Życzymy wam wszystkiego najlepszego. Mój ukochany, tu was powtarzam, jak chrestomatia, już na pamięć pamiętam, wczoraj czy przedwczoraj wymyśliłem. Życzę wam dużo miłości, to co najważniejsze w życiu. Dużo zdrowie i odrobina szczęścia. Wymyśliłem takie anegdotę, że nawet jeżeli bogactwo życzysz czy zdrowie, na Titaniku byli bardzo zdrowi, bardzo bogati, ale ktoś nie miał szczęścia, a ktoś miał szczęście, to się uratowało, nie? Także z całym szacunkiem do wszystkich, można powiedzieć, jak będziemy długo rozmawiać i inni tu was wymawiać, ale ja proponuję teraz za waszą obecność, za wasze jasne głowy, za ten interes, że uczestniczycie coś takiego, to jest niesamowite. A więc za wasze zdrowie, za pomyślność, żeby wasze marzenie się spełnili. Dużo, dużo miłości życzę. Dużo zdrowia, troszeczkę szczęście. Zdrowy człowiek musi być szczęśliwy. Szczęśliwy człowiek może, jak nie wie, zarobić, jak nie pracujesz, a jak zarobisz, wszystko kupisz. Oprócz miłości, zdrowia i szczęścia. I co życzę wam, moi przyjaciele. Czasem, jak nie pracuję, taki róg, tam tylko dwie butelki musisz wsadzić, wypijesz. A teraz muszę tyle wypić. Sposób gruziński. Jak to zniknie, żeby wrogowie Polski, Ukrainy, Gruzji zniknęli. Tak jak to wie, oprócz jednego wroga. Zaraz powiem, dlaczego zostawię. Zostawiłem jednego wroga dla czujności. Nic więcej. Po gruzińsku Gaumardzios, to jest nasze przywitanie, znaczy w dosłownym tłumaczeniu życzę wam zwycięstwa.